Cześć. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak by to było, gdyby nie było w ogóle kwiatów? Jak by wyglądał świat? Jak by wyglądała przyroda, gdyby były tylko liście, albo nie byłoby niczego? I kwiecień to jest taki miesiąc, kiedy bardzo dużo roślin zaczyna kwitnąć. Część już w innych miesiącach też są kwiaty, w lutym, marcu pojawiają się krokusy. Natomiast w kwietniu jest tak naprawdę duży wysyp kwiatów i cała masa owadów. One po prostu teraz mają ucztę i mogą zbierać pyłek kwiatowy. Pszczoły produkują miód, różne owady zapylają rośliny, dzięki czemu w przyszłości będziemy mieli owoce. Z uwagi na to, że mamy 30 kwiecień, to chciałbym zrobić taki spacer i podsumować to, jakie kwiaty pojawiły się u mnie w ogrodzie w tym miesiącu. Wiśnia kosmata w stanie ulistnionym jest to pierwszy krzew owocowy, który kwitnie u mnie w ogrodzie. Rodzi bardzo smaczne owoce. Małe są to owoce. Nigdy nie widziałem ich w sklepie, więc jest to taki okaz, który warto jest mieć, żeby można spróbować było czegoś, czego na co dzień nie idzie kupić. Jagoda kamczacka, kolejny mało popularny krzew i także mało popularne owoce. I też kwitnie w kwietniu. Różne odmiany zaczynają kwitnąć w różnym terminie. Jedne trochę wcześniej, inne później. I to jest krzew, który jako pierwszy rodzi owoce. Te owoce już pojawią się pod koniec maja, może w czerwcu. Jeszcze przed truskawkami zaczną się pojawiać owoce jagody kamczackiej. Miodunka, roślina zielna. Może funkcjonować jako roślina okrywowa i kwitnie takimi bardzo drobnymi kwiatkami, które można na przykład dodawać też do sałatek. Bardzo ładnie kwitnący pigwowiec japoński, który rodzi owoce, które można zbierać w okolicach końca września, października. Bardzo dużo witaminy C, kwaśny owoc, dość twardy, ale można z niego zrobić ciekawe przetwory. Można go na przykład używać do herbaty jako substytut cytryny. W towarzystwie pigwowca japońskiego dzikie rośliny, popularne chwasty, przez wielu tępione, to jest mniszek lekarski. Myślę, że nie warto jest tępić wszystkich kwastów, wszystkich roślin pionierskich, dziko rosnących, naturalnie występujących, gdyż one też mają swoją funkcję. Mniszek lekarski jest to roślina miododajna. Pszczoły lubią zbierać pyłek z tego mniszka, więc warto go mieć, ale także jest to roślina, która może być wykorzystana do celów leczniczych. Jest to roślina jadalna w całości, zarówno kwiaty, części zielone, jak i korzeń można wykorzystać do celów leczniczych bądź celów kulinarnych. W towarzystwie mniszka lekarskiego kolejna roślina, jasnota purpurowa. Znowu jest to roślina pionierska, którą można wykorzystać do zrobienia napaju. Tłuszczyk kurdybanek, bardzo często właśnie mylony z jasnotą purpurową. Jest to kolejny pionierski przedstawiciel, który może pojawiać się w ogrodzie. I dobrze jest nie walczyć z tymi roślinami, zaakceptować je i wykorzystać je na przykład do celów kulinarnych. Rośliny ozdobne, tulipany i żonkile bardzo ładnie zdobią rabatę. Rośliny cebulowe, nie ma przy nich zbyt dużo pracy.
a naprawdę ładnie się prezentują i wabią owady. Tutaj latają pszczoły, floksy szydlaste. Roślina okrywowa. Jest to ciekawa opcja na to, żeby nie zostawiać odkrytej ziemi. Bardzo ładnie kwitnie i jest to roślina dostępna w kilku różnych kolorach. Jedna z wcześniej kwitnących roślin, sasanka, w towarzystwie floksa. Kolejna roślina pionierska. Jest to przetacznik o drobnych niebieskich kwiatkach. Forsycja, krzew, który bardzo ładnie kwitnie na żółto. Kwiaty także można spożywać do robienia napajów. A tutaj migdałek. Dernia dalny, kolejna roślina, która kwitnie dość wcześniej. Bardzo smaczne owoce. Ponownie są to owoce, które rzadko występują w sklepach, więc warto mieć takie rośliny, bo naprawdę są bardzo dobre. Kupić niekoniecznie jest je łatwo, szczególnie w dyskontach lub innych marketach spożywczych, dlatego czasami, żeby coś spróbować, trzeba albo iść na targ, albo właśnie uprawiać samemu. Poza tym roślina bardzo ładnie kwitnie na żółto i bardzo wcześnie kwitnie. Z dużych drzew owocowych zakwitły śliwy. Śliwa węgierka, bardzo dużo kwiatów. A także śliwa tajenina. I ostatnim z gatunków drzew, które kwitły już w kwietniu, to jest czereśnia. Rośliny kwitnące są bardzo ważne dla ekosystemu, raz, że pełnią istotną funkcję estetyczną, bo kto by nie lubił kwiatów, kto nie lubi oglądać kwitnących drzew, krzewów, ale co najważniejsze, pełnią także funkcję użytkową, zarówno dla owadów, które zbierają pożytek i żywią się tym, a później dla człowieka, bo bardzo dużo z tych roślin kwitnących to są zwyczajnie owoce, które w późniejszych porach roku można zbierać. Więc to będzie tyle z tego mojego krótkiego spaceru po ogrodzie i po tych roślinach kwitnących, które się u mnie znajdują. Nie bójcie się dzikich roślin. Te, które występują naturalnie na danym terenie. Nie wszystko, co jest chwastem, musi być złe. Po prostu trzeba poznać te rośliny i wiedzieć, jak je można też zastosować, a nie na siłę wszystko tępić. Tak, żeby mieć tylko to, co się posiało, bo to, czego się nie posiało albo nie posadziło, no to jest obce i to jest B, więc bardzo ważne jest zachowanie tego balansu, tak żeby te rośliny naturalnie występujące także miały swoje miejsce w tym ekosystemie. Dobrze, to tyle. Do zobaczenia.